Bieg Odblaskowy, sami nie spodziewałem się, że tak się fajnie przyjmie wśród mieszkańców. Miejsca schodzą dosyć szybko. Na obecną chwilę w ciągu tygodnia zeszło już prawie 200 miejsc. Mamy przygotowanych 300 miejsc. Dlatego też świadczy to o tym, jak duże zainteresowanie jest tym biegiem. A bieg ma swoją taką właśnie charakterystykę, jeśli chodzi o miejsce, a także o sam format tego biegania i formułę, o której warto na pewno powiedzieć. Tak, bieg nie jest typowym biegiem, gdzie biegniemy, ścigamy się. Nie, jest to bieg typowo skierowany do rodzin. Zresztą to widać na listach startowych, że w większości to ludzie biegną całymi rodzinami. Przede wszystkim poprzez ten bieg staram się promować odblaski, które jesienią stanowią ważne elementy ubioru biegaczy. No właśnie, to powiedzmy o tym, jak będzie wyglądała tegoroczna edycja. Czy będzie się czymś różnić od poprzednich? No i jaka będzie oczywiście trasa biegu? Formuła będzie podobna do poprzedniej. Spotykamy się na stadionie lekkoatletycznym przy ulicy Soskowskiego. Stamtąd wyruszymy w kierunku parku na osiedlu AK i będzie powrót. Trasa będzie delikatnie zmodyfikowana w porównaniu do zeszłorocznej, ale dystans 2 km zostaje, także przebiegną go zarówno ci mali, jak i ci duzi. A zatem te ostatnie miejsca, czyli tak naprawdę kto pierwszy, ten lepszy. Tak, już dosłownie. Kto pierwszy, ten lepszy, pomimo tego, że nie jest to bieg na wyścigi, ale tutaj niestety musi być taka formuła. Zostało, tak jak wspomniałem wcześniej, około 100 miejsc na stronie zmierzymyczas.pl. Czwarty rodzinny bieg odblaskowy, serdecznie zapraszam.